Pani Teresa przyszła do Urzędu Miasta, bo zależy jej na remoncie ulicy Drzymały. To moja ulica, ulica moich sąsiadów, ulica, którą chodzi mnóstwo ludzi na cmentarz, do Parku Róży, z osiedla Irys. I ja indywidualnie zbierałam głosy. W magistracie odbyło się spotkanie w ramach budżetu obywatelskiego. To idea, dzięki której mieszkańcy decydują, na co przeznaczyć część środków z miejskiego budżetu. Zależy nam na jak największym zaangażowaniu mieszkańców. Czyli im więcej będzie propozycji, im więcej będzie głosów, im będziemy widzieć większą aktywność mieszkańców, czyli zaangażowanie w te projekty, tym większy sukces budżetu obywatelskiego, dlatego takie spotkanie jak dzisiaj. Konsultacje skierowane są do mieszkańców, do wnioskodawców kilku edycji budżetu obywatelskiego, też do liderów opinii, do ludzi, od których możemy się dowiedzieć, w jaki sposób promować budżet obywatelski, w jaki sposób dodatkowo angażować ludzi, którzy mogą być zainteresowani działaniem tego mechanizmu. Pożar tramwaju i ewakuacja pracowników z wyższych pięter budynku. Tak wyglądały ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chorzowie. Wszystko odbyło się na terenie Zakładu Tramwajów Śląskich, czyli popularnej zajezdni. W pierwszym etapie mieliśmy do czynienia z pożarem pojazdu szynowego, który był w bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjno-biurowego. W trakcie podejmowanych działań gaśniczych ratownicy podjęli natychmiastową akcję związaną z ewakuacją budynku administracyjno-biurowego. Na pojazd szynowy podano dwa prądy piany, ewakuowano wszystkich pracowników, którzy znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie tego pojazdu. W trakcie prowadzonych działań dwie osoby były poszkodowane, które zgodnie ze scenariuszem zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego przybyłe na miejsce zdarzenia. Realizujemy te ćwiczenia ze względu na to, aby przećwiczyć koordynację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie miasta, aby zarówno Straż Miejska, Policja, Pogotowia Ratownicze oraz Straż Pożarna miały możliwość przećwiczenia współdziałania wszystkich tych podmiotów przy tego rodzaju akcjach. Ten tramwaj jeszcze niedawno jeździł, no i w każdym razie jeździł, jest przygotowany do zezwołowania i mogliśmy po prostu na jego bazie, podpalając go, po to by po prostu by przetrenować różne formacje, od formacji powiadomiania do skutecznych formacji gaszenia pożaru. Ciskamy rękawice nauki w przerażającą twarz śmierci! Młody Frankenstein, czyli musical Mela Brooksa, oparty na filmie o tym samym tytule, to nowa propozycja teatru rozrywki, którą można oglądać już od soboty. I to po raz pierwszy w Polsce. Mamy i elementy filmów grozy, mamy też elementy pastiszu właśnie tych filmów grozy. Przy czym bardzo dużo w librecie, jako że to napisane przez Mela Brooksa, żartu, różnych gagów kabaretowych i teatralnych, więc myślę, że proporcje jakoś się tam wyrównają. Po dostępności różnych strasznych rzeczy w internecie, po grach, nie wiem, nawet po doświadczeniach ludzkości związanych choćby, nie wiem, z II wojną światową, a ostatnio z terroryzmem, to naprawdę ciężko ludzi na serio przestraszyć. Więc myślę, że to jest bardzo inteligentny, mądry zabieg, żeby się bardziej śmiać, złapać dystans, niż się tak naprawdę bać. Nie jesteśmy jakimiś wampirami czy Frankensteinami z przedwojennego kina grozy, tylko jesteśmy pewnym pastiszem czegoś takiego. Artur Święc gra główną rolę w nowym spektaklu Teatru Rozrywki. Jeżeli mam jakiś głód, to mam największy głód musicalu. Głód tego, żeby po prostu zaszaleć, po prostu nie być ściśniętym przez reżysera, wbitym jakieś problemy egzystencjalne, tylko żeby po prostu dać ludziom ten uśmiech, dać ludziom taką prawdziwą radość. Na scenie towarzyszył mu między innymi Dariusz Niebudek. Jesteś w szoku? W tej roli nie do poznania. Ja gram postać Igora, to jest pomocnik doktora Frankensteina, który pomaga mu stworzyć tę kreaturę, czyli tego potwora. Postać śmieszna i trochę tragiczna. Samotnik, nieszczęśnik, puklaty, świdraty, ryszawy.
Młody Frankenstein to historia o amerykańskim chirurgu, który zostaje wezwany testamentem do znajdującego się w Transylwanii zamku swego dziadka. Tam dowiaduje się, jak ożywić ludzkie ciało. Mieliśmy takie wrażenie w pierwszej chwili, że to jest wszystko z jakiejś zupełnie odległej epoki, a jednocześnie nowoczesne granie, bardzo dowcipne, z takim przymrużeniem oka, z niebanalnym seksem, który jest znakomicie podany, że nie jest w żaden sposób wyuzdany. Jest po prostu taką lekką formą cieszmy się życiem. Frankenstein to był jeden z pierwszych filmów, które w życiu obejrzałem. Związa z pewną historią moją rodzinną. Rodzice nie mieli pojęcia, że oglądając horror, ja oglądam spod łóżka, także podglądałem i nie zapomnę tych moich wrażeń jako 4 czy 5 latek. I to jest taki sentyment jakby teraz powrót po latach. Choć jak zapewniają, ten spektakl ma być zupełnie inny. Przekonamy się o tym już w sobotę. Polska prapremiera w Teatrze Rozrywki. Uczniowie szkoły podstawowej nr 12 zadbali o ekologię. Sadzimy 60 drzew na 60-lecie naszej szkoły. Jest to pomysł, który się zrodził w listopadzie, gdy rozpoczęliśmy obchody 60-lecia. Najpierw był pomysł, może sadzimy 60 tulipanów, ktoś powiedział drzewa, potem pani dyrektor z wielkim entuzjazmem po prostu ten pomysł tak pokochała, że nawet żadne problemy nie były w stanie nikogo od tego pomysłu odwieść. O! Pięknie! Ciężko było kopać. Dzisiaj zasypywałam ziemię. Zasypywałam choinkę i podlewałam. No i najgorsze było to, że w ziemi była glina. Ja mam jakąś sosnę. Tam jest jedna jodła. No i damy radę. Targi pracy zorganizował w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu Powiatowy Urząd Pracy. Wystawców mamy ponad 60 kilku. Jest bardzo duża różnorodność ofert pracy. Są również miejsca pracy nie tylko w kraju, na rynku naszym lokalnym, regionalnym, ale również i poza granicami kraju są oferowane miejsca pracy. Są również różnego rodzaju stowarzyszenia, instytucje, które udzielają dodatkowo informacji osobom zainteresowanym, takie jak ZUS, jak Urząd Skarbowy, stowarzyszenia o projektach różnych europejskich, nieeuropejskich, o wolontariacie. Także bardzo szeroka jest gama. Chcemy tą ofertę zawsze dostosować do wszystkich, którzy odwiedzają, jak widać dosyć tłumnie, te nasze targi pracy. Słyszycie? Teatr Naumiony ze Stowarzyszenia Arteria z Ornantowic zdobył Grand Prix Festiwalu Małych Form Artystycznych. To impreza, która już po raz piąty odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. To nie było wcale pewne. W ogóle my się tego nie spodziewali. Zaskoczenie pełne i totalne. Było to dla nas ogromnym wyzwaniem stworzyć taki oto spektakl, ponieważ nikt się tego nie spodziewał, że Naumiony stworzy nagle śmierć na scenie. Ja bym to w ogóle zagrał inaczej, ale pani reżyser dała mi wskazówki, powiedziała co, jak mam grać i trzeba było słuchać pani reżyser, także no, troszkę żech się namęczył. Jak cię zarozciela, wtedy na to zobaczysz! Co zobacza, co zobacza? Chyba twój ryj opięty palcami. Będzie sam spokój, albo nie. To jest fantastyczny spektakl, rzeczywiście, który myślę sobie, że mógłby się pokazywać na wszystkich festiwalach profesjonalnych i nieprofesjonalnych. On ma taką dużą dozę bezpretensjonalności i uczciwości wewnętrznej, jest realizacyjnie naprawdę świetnie zrobiony. Taka wielka chęć, potrzeba, żeby to przedstawienie zobaczyła jak największa grupa ludzi, to znaczy, żeby to nie zostało w formie takiej zamkniętego festiwalu, na który przychodzą znajomi i krewni królika, ale żeby to przedstawienie naprawdę dostało jakiś taki głos w przestrzeni publicznej, żeby ludzie z ulicy, z tego miasta mogli zobaczyć. Podczas festiwalu zaprezentowanych zostało niemal 60 przedstawień. Do przesłuchań finałowych zakwalifikowało się 25. Festiwal Małych Form Artystycznych ma na celu wyłapywać wszystkie takie przedsięwzięcia artystyczne, które dzieją się w naszym województwie. I nie chodzi tutaj tylko o instytucje kultury, w których rzeczywiście dużo się dzieje. Instytucje kultury mają dużo możliwości, żeby realizować właśnie takie formy amatorskie. Ale chodzi też o szkoły, o klasy 1, 3, 4, 6. Festiwal przyciąga pasjonatów teatru. Najważniejsze na scenie jest, żeby się nie bać, żeby dokładnie pamiętać wszystkie teksty i żeby zachować czujność.
Czasem nawet cały dzień spędzamy w szkole po to, żeby dany spektakl dopiąć na ostatni guzik. Ta pasja towarzyszyła mi od dziecka, może moja babcia mnie do tego zachęciła, bo ona zawsze noc, jak my były małe, przeblekała w różne jakieś tam kapelusze oblekała, więc to akurat mnie nakłoniło chyba do tego, że stworzyła się we mnie taka pasja, no i się tak znalazła w Naumionym. KPR Jelenia Góra odniósł zasłużony sukces w hali Morris. Niebieskie doznały drugiej porażki w fazie play-out i w dalszym ciągu muszą drżeć o ligowy byt. Mogła być kropka na D, to tam już Kościerzyna i Jelenia się mogła martwić co dalej. Jedno jest, że mamy nadal po 4 punkty przewagi, tylko te szkoda dzisiejszego meczu, bo uważam, że bardzo dobrze, żeśmy zaczęli ten mecz. Gdzieś nam się potem rozmył w pierwszej połowie, w drugiej połowie zaczęłyśmy gonić, ale gdzieś tam zabrakło w końcówie też i zimnej głowy. No nie czarujmy się, to zabrakło dzisiaj i Bendyckiej na rozegranie, no i bramki. Zdecydowanie wolałabym trafić jedną bramkę i wygrać mecz, niż trafić 7 i go przegrać. Jest to gra zespołowa, nieważne kto ile rzuca bramek, najważniejszy jest wynik końcowy. Dzisiaj niestety przegrałyśmy. Następny mecz KPR-u Chorzów rozegra w Kościerzynie. Chcemy być na 10 miejscu, a daj Boże na 9, tak aby ani nie spaść, ani nie walczyć się w barażach. 2 punkty po prostu no, potrzebujemy jak tlenu. Gra się ciężko w play-outach, bo jeszcze trzeba, bo nie mamy takiej komfortowej sytuacji, o której cały czas mówimy. Jeszcze trzeba. Sezon się po prostu dłuży. Już dziewczyny są zmęczone tym sezonem. Gdzieś tam cały czas nas trapią jakieś tam mikrourazy. No ale jeszcze mamy 4 mecze i w tych 4 meczach musimy co najmniej te 2 punkty zrobić. Chorzów podejmował u siebie Legię Warszawa i mimo bezbramkowego rezultatu był to bardzo interesujący mecz. Przed przerwą Legia przeważała, ale po przerwie to Ruch wręcz zmiażdżył rywali. Niestety zabrakło skuteczności i Ruch zdobył tylko punkt. No, mieliśmy 3-4 klarowne sytuacje, z których jedna powinna zakończyć się bramką. Legia miała być może 2, gdzie Matusz Putnowski zachował się w swoim stylu. Ale w drugiej połowie na pewno byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Dobrze zagraliśmy przede wszystkim, bo dziś przed meczem mówiliśmy o tym, żeby po prostu bawić się grą i gdzieś tam cieszyć się tą grą, mieć w tym wszystkim pasję, no bo robimy to, co kochamy i to jest najważniejsze i myślę, że dzisiaj to było widać. No, ciężki получил się mecz, потому что мы в первом тайме не забили моменты, которые имели, и поэтому как говорится, игра все время была на качелях. Если бы мы забили в первом тайме, я думаю, нам бы было легче на контратаках играть, но не забили. И поэтому Рух во втором тайме начал чуть-чуть играть по-домашнему. Поэтому вот 0-0. Был то кавалек мячу. Szczególnie в drugiej połowie zagraliśmy jedno z lepszych spotkań, jakim do tej pory uczestniczyliśmy. Potrafiliśmy w wielu sytuacjach zepchnąć Legię do głębokiej defensywy. Samo to, że stworzyliśmy przynajmniej 3-4 stuprocentowe sytuacje, też o tym świadczą, że był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Po meczu kibice przygotowali miłą niespodziankę dla swoich piłkarzy. Ostatnio taka zrobiła się moda, że kibice odbierali koszulki, a wy dostaliście. Myślę, że fajna akcja, bo nikomu to się nie podoba z zawodników, że kibice, którzy się uważają za wielkich fanów, wołają swoich zawodników i każą mi odbierać koszulki. No, z całym szacunkiem, ale nie zawsze wszystko wychodzi na boisku, co by człowiek chciał. Czasami przychodzi taki kryzys, że nic nie można, a myślę, że kibice są od tego, żeby wspierać. Nasi kibice to dzisiaj pokazali. Zresztą nie tylko dzisiaj, na każdym wyjazdowym meczu pokazują, że nas będą wspierać gdziekolwiek pojedziemy.